No to siemanko, mamy kolejny odcinek, znowu parę zadań zrobimy. Tutaj przy okazji, jak już jesteśmy, jak oni są, znaczy się. Może coś niosą fajnego, zaraz sprawdzimy. Tam ci nawet nie zauważyli. Ej, ziomek. No i co, cwaniaczku? To robione, dobra. No, no więc siemano raz jeszcze, idziemy od razu do zadanka w takim razie. Aha, tutaj nie gadam z nimi, tylko idziemy szukać ziomeczka. Tu coś jest. Myślę, że mnie kury atakują. That sounds like a sheep and not a happy one. Tam są wilki. Have a look, Sunan. That sheep will be torn apart if I do not do something. No, gdzie ona jest? A tu jest u góry. Myślę, że to jest też wilk. Are you Fenton? Your master is calling you. Maybe it will come if I whistle. It works. The sheep follows my whistle. Come on, let's get you home. You do want to be home, don't you? Dobrze, że koń teraz nie przybiega. Lucky I came along when I did. I don't much like wolves either. There you are, Fenton. You have escaped for the last time, you walking mutton chop. Myślałem, że to koleś poszedł, no ale niech będzie. Hold still, you woolly git. I went through all that just so you could kill that poor beast. A man like me can ill afford to slaughter a sheep for victuals, but the Elderman demanded it, and I must obey. Between you and me, I've been dying to murder this bastard for ages. Fenton was a royal pain in my ass. Still, you did me a good turn, stranger. Take some meat for your help. The Elderman won't miss it. It's mutton stew for me tonight. Farewell. Okej, dobra. O, siema. Co cwania kruku? Dobra. O ty. Ja ci dam, ty. Co to jeszcze? Ktoś tam mi się tu kręci, widzę. Usznik, o proszę. Gdzie ty jesteś? Tylko kusza po nim została, dobra. Dobra, kolejne zdanie mamy gdzie? Tam, dobra. Tu teraz przybiegnie owca, będę na owcy jechał. No dobra. Lecimy, może się po drodze ktoś trafi. No, chociaż pewnie nie jak zemrzycie, no ale może. No, jedzonko się przyda. Przymierzam się też powoli do polowania na te wszystkie zwierzaki. Tylko to też jest kupa roboty, więc... Więc w międzyczasie tyle po prostu pobocznych zadań sobie zrobimy trochę. Będzie czas do popracowania nad tymi większymi odcinkami. Z tymi się tymi takimi bardziej czasochłonnymi po prostu. Which is why I wanted a smaller, sweeter version of it. Ostara will bless me with a child. That pagan rock holds no magic. Besides, there are wolves, big ones with teeth. I'm going to that stone, and you cannot stop me. Why do you quarrel? Because my husband has the courage of a quivering dormouse. All I ask for is a child. I'm not sure how I can help you with that. There is a rock. A place of great power. They say that all women who spend the night there come away pregnant. From a rock? From the fertile power and energy it holds. I must see it for myself. Will you protect me on the road? W ciąży z kamieniem. I know who's gone to the rock has left with child. It's a miracle. And this is not a Christian belief. The legend says that Ostara, the goddess of spring, transformed a bird into a hare at this very spot. The hare then laid colored eggs for festival. The place has great magic. Wolves! Stay out of harm's way. I will deal with them. Perhaps that silly bugger... Birds becoming hares, hares laying eggs. Well, we Norse have stranger stories. Here we are. Perhaps that silly bugger was right. The wolves are fearsome. Thank you. You saved my skin. No i co? I z kim ty zamierzasz tutaj zajść w ciążę? This is the sacred place. Okay. Great Ostara. Bestow your blessing upon me. Give me that which I so desperately desire. A child. Ostara shall grant your wish. Through the power of the Właśnie. Do you both seek the goddesses? Saka? This woman has come to take in the power of the rock of fertility. And she will. All leave satisfied. However long it takes, whatever is needed of me, I will give it. No tak. Dobra, coś tu mamy jeszcze do przewidzenia. Many women come here. Yes, my dear. Feel the power of the goddess. Take it all in. But it is so. Are there cuckoos in the nest? Oh, yes. 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 Filling you up. Chyba no. Dobra, nie przeszkadzam. Róbcie sobie swoje. A my lecimy do kolejnego zadania. Jestem ciekaw tylko... Gdzie ten jej mąż jest? Idę zobaczyć, może będzie jakaś interakcja z nim. I on tam jest. A, tam jest kuń. No dobra. Ajajaj. A potem powie, że to jego, nie? To były czasy. Zresztą do dzisiaj tak jest. I see your stained soul, veteran. You cannot hide from his eyes. This tomb has been opened. It looks like someone lives here. Dobra. Dobra, tam jest jakieś siano, widzę. Czyżby się dało coś podpalić? Albo tutaj w coś strzelić, właśnie. Aha, i co? I już? Kto to gada? No, opał zgarnięty. Chertsey Abbey? The deadly sin committed there. Opactwo Chertsey to jest tam, gdzie był... Po coś tam byłem ostatnio. Gdzieś tu, nie? Czy tu? Tutaj. I buried them all. My friends, my fellows. Bone and sinew, tooth and nail. People splinter apart like dead branches. I still see the glassy stairs when I sleep. I buried them all. My friends, my fellows. Kto to gada? Przecież tutaj nikogo nie ma. Albo ja jestem ślepy. Tooth and nail. People splinter apart like dead branches. Tu nic nie ma. I still see the glassy stairs when I sleep. I buried them all. My friends, my fellows. Czy on gdzieś tutaj stoi? Do you remember Chertsey Abbey? The deadly face, what you taught me a killer's way. To jest. Whatever you have suffered was not at my hands. Gotta feed the worms. You butchered my brothers. I have done you no wrong. Your thirst for vengeance led you here. Rest now. No i tak szacun za takiego porąbanego tego, nie? Mnicha. No ale dobra. Temat z głowy. Czyli gościu stąd gdzieś, tak? Z tej zadymy tutaj. Że tak się wyrażę. Dobra, zróbmy jeszcze... 4 rzeczy nam tutaj zostały w tym... w Sussexie. To może zrobimy. 4, tutaj 3. Tu już, tu zrobione, tu jest dużo jeszcze. Dobra, wiecie co, może tak, skoczymy sobie tutaj i po to zadanko. Może jeszcze to po drodze. Tego nie chcę robić, bo będę robił później jeszcze odcinek na temat właśnie tych wszystkich przedmiotów, które można znaleźć. I wolałbym po prostu, żeby to jednak zostało. Później będzie mi po prostu łatwiej to znaleźć, że tak powiem. Niż szukać później na filmach, wiecie. Niż szukać później, gdzie ten, gdzie co było na filmach. O. Aha. Kiedyś tutaj trafiłem do tej chaty, faktycznie. Ale to dawno temu. I nie miałem klucza. No to już wszystko jasne. Nie miałem klucza do skrzyni, w sensie, no tu nie. No ale to już przynajmniej wiadomo, o jakiego mnicha chodzi, dobra. No dobra, to lecimy dalej. I zobaczymy co tu. To pewnie będzie znowu też jakaś jakaś skrzynia. Wodospad. Czy tam jest jakieś wejście? Do czegoś? Coś tam chyba jest. Idę zobaczyć. Z reguły pod wodospadami coś się kryje. Dobra, tutaj nie. Za daleko kawałek i do góry. No. Aha, jest półka jakaś po prostu skalna. Dobra, myślę, że jest jakieś wejście do czegoś. Nie ma. No dobra, już wejdziemy do góry. Czy nie wejdziemy? Cóż to za jakiś akwedukt, czy co to to? Aha. O, no i tak muszę i tutaj wejść do góry, więc... Więc spoko. I co my tu mamy? O. Bandycinie. W sumie dobra, jak już tutaj jestem, to to zrobimy, bo to myślałem, że to jest ten, że to będzie po prostu jakaś mała mieścina, a jak to jest cały taki... Siema ludzie. Cała hacienda. A, bo w sumie dzwoń będzie co robić. Dawaj moja lida. Szkoda, że jak tak na mnie biegł rozpędzony i tym machał, że nie rozbił... O, tego właśnie, że nie rozbił. O, jeszcze patrol idzie, coś mi przyniesie. Ja mam zeza. Aha, teraz nie działa, dobra. Spadamy. Ole, poleciało. Tam są kolejni, ale oni są niepotrzebni do niczego. Dobra. O, brak strzał. Dobra, idziemy po następne. Tutaj ktoś miał klucz, z tego co pamiętam, z tego co widziałem. Aj, dobra. Tu są jeszcze strzały. I gdzieś tutaj jest... O, to na dole. I ja to mam pod czwórką. Tarcza okrętowa. No, aha, no dobra. Czyli w sumie pewnie nic ciekawego. Nic tu więcej nie ma. Nie ma. Dobra. Wow. Co ty tam robisz, gościu? Dobra, lećmy dalej. Tu jest jakiś klucz i tutaj jest ta skrzynia, co nas chyba interesuje. Nie, 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 do góry. Tutaj na dół. Dobra, klucz zgarnięty. Tutaj zjedzmy sobie coś. To chowanie się w tych w ogóle. No traf go w ten łeb. A, nie zdążyłem. Który to? Elegancko. Zapasy pełne. Dobra. Idę po ten klucz. I co ten klucz otwiera? Ma gość siły, jak takim grubasem jest w stanie rzucić. Dobra. Tu coś jeszcze jest? Aha, nie, to na dole gdzieś. Czyli, że tu jest pewnie gdzieś jakieś wejście. Tu jest. Dobra, do tego jest klucz. Skrzyniocha. I to chyba wszystko, nie? Tak jest. Dobra, myślę, że na tyle wystarczy. Ogarnięte wszystko ładnie, pięknie, także na ten moment my się skończymy, więc dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się, cześć.